Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają ze wsparcia finansowego z funduszy unijnych. Aktualnie Warmińsko-Mazurski Związek Przedsiębiorców Prywatnych prowadzi dwa projekty, które kierowane są do małych, mikrośrednich przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego. Opierają się one o system popytowy. To znaczy, że przedsiębiorca zgłasza się do nas z konkretnymi potrzebami szkoleniowymi bądź doradczymi. My przeprowadzamy diagnozę potrzeb tego przedsiębiorcy, weryfikujemy, czy wybrane przez niego usługi są zgodne z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wynikają z rzeczywistych potrzeb rozwojowych danej firmy. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o udzieleniu bądź odmowie wsparcia. Jednak zdecydowana większość złożonych wniosków rozpatrywana jest pozytywnie. Każda firma, która zgłasza się do projektu, może otrzymać 70 tysięcy złotych. Kwotę należy wykorzystać do 2023 roku na usługi szkoleniowo-doradcze zarówno dla siebie, jak i pracowników. Część z tych firm, które teraz się do nas zgłaszają, mają już ten budżet częściowo wykorzystany. Są też firmy, które zaczynają tak naprawdę dopiero przygodę z tym projektem. Dlatego sytuacja jest bardzo różna. W miarę możliwości przyznajemy wsparcie na wszystkie usługi, które przedsiębiorcy sobie wybierają, aczkolwiek zdarza się, że musimy też to wsparcie limitować ze względu na to, żeby jak największa liczba firm z naszego województwa mogła z tego wsparcia skorzystać. Nie każdy może skorzystać z takiego wsparcia, bowiem trzeba spełniać pewne wymagania. Podstawowym warunkiem jest 6-miesięczne prowadzenie działalności na terenie naszego województwa. W związku z tym weryfikowany jest moment rozpoczęcia działalności. Oprócz tego trzeba być małym, mikro bądź średnim przedsiębiorcą. Firmy, które są średnie, ale dodatkowo prowadzą działalność z zakresu inteligentnych specjalizacji, bądź są przedsiębiorstwami wysokiego wzrostu, mają swoją siedzibę na terenie miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Takie firmy są dodatkowo przez nas punktowane i otrzymują 80% wartości usługi w postaci refundacji tych kosztów. Małe mikroprzedsiębiorstwa z automatu to 80% refundacji otrzymują. Takie projekty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, gdyż dzięki nim poszerzane są kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Każdy rok bogaty jest w rozmaite interwencje, ale jedno wydarzenie pozostaje niezmienne. Podsumowanie roku służb mundurowych. Tu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wylicza liczbę akcji, ale i inwestycji. Jako przykłady mógłbym tutaj podać właśnie zaangażowanie w tworzenie tego pomieszczenia edukacyjnego dla dzieci. Jest to coś jakby ponad standard naszej działalności i tutaj naprawdę wszyscy strażacy z komendy, z jednostki włączyli się w to, żeby to pomieszczenie było jak najbardziej atrakcyjne dla dzieci. Takimi przykładami są na przykład przyczepka ratownicza, też pomysłu strażaków ostródzkich z grupy specjalistycznej ratownictwa technicznego, która również ma niebagatelne znaczenie, jej konstrukcja i wyposażenie niebagatelne znaczenie przy działaniach z ratownictwa technicznego. To tor przeszkód, który strażacy zrobili w Morągu. Był to rok szczególny dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie, bo to nadanie sztandaru, ogromne przedsięwzięcie i święto jednostki. I uhonorowanie tej jednostki, bo za te wiele lat pracy, służby właściwie dla społeczeństwa powiatu ostródzkiego, to ogromne wyróżnienie. Największe skupienie ma miejsce wokół jednostki. Ostródzki obiekt chciano zmodernizować już w 2007 roku. W wyniku powstałej inwestycyjnej kolejki ówczesna dokumentacja projektowa się zdezaktualizowała. Czas na kolejną. Szansa na prace inwestycyjne staje się coraz bardziej realna. 45 lat temu powstała tu strażnica. Czas najwyższy, że przy tylu zdarzeniach, które ma Państwowa Straż Pożarna plus Ochotnicza Straż Pożarna w powiecie ostródzkim, doczekali się w końcu strażacy dobrej, nowoczesnej bazy, w której będą po prostu mieli świetny, najlepszy sprzęt, jaki w tej chwili jest. Budowa siedziby Komendy Powiatowej w Gołdapi. Ta inwestycja została już zakończona, zamknięta. Drugim priorytetem był Elbląg, Komenda Miejska. Miałem przyjemność być ostatnio w Elblągu, oglądać tą inwestycję. Ona, miejmy nadzieję, w roku 2020 zostanie ukończona. Naprawdę prace są mocno zaawansowane. I z zapowiedzi tutaj widzimy, że 2021 rok jest bardzo realnym okresem, kiedy ta inwestycja w Ostródzie może powstać. Tak jak słyszeliśmy, w tej chwili Ostróda jest na pierwszym miejscu w zakresie, w kolejce, tak, komend czekających w naszym województwie do budowy. I nie jest to lanie wody, tylko czysta prawda. Trzymajmy kciuki, by plany udało się zrealizować.
Kryminologia jest jedną z najciekawszych i najbardziej złożonych dziedzin prawa. Zgłębianie zagadnień z tego zakresu jest nie lada wyzwaniem. 5 lutego przekonali się o tym finaliści konkursu wiedzy z kryminologii, który na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbył się już po raz 13. Uczestnicy zmierzyli się z tematem zwalczania przestępczości w obszarze środowiska naturalnego, co do łatwiej problematyki nie należy. Z racji nowości po pierwsze, ale też takiej nowej formuły, którą przyjmujemy, by pokazać różnego rodzaju przestrzenie właśnie tej przestępczości, chociażby związane z przestępczością zorganizowaną dotyczącą odpadów, przestępczością wymierzoną w różnego rodzaju dzikie gatunki fauny i flory, problematyką gatunków inwazyjnych. Konkurs dedykowany jest studentom Wydziału Prawa i Administracji Olsztyńskiej Uczelni. Finaliści odpowiadali na wylosowane zagadnienie, a ich prezentacje oceniali m.in. kryminolodzy, a także przedstawiciele policji i prokuratury. Najwięcej punktów zdobył Bartłomiej Madej, który przedstawił działalność polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych zwalczających przestępczość skierowaną w środowisko naturalne. Jednak, tak jak wszyscy uczestnicy, Bartek musiał przygotować się z o wiele szerszego zakresu. Było bardzo dużo literatury do ogarnięcia. Około, tak jakby liczyć wszystkie zagadnienia, myślę około 3000 stron, włącznie z całą literaturą podaną przez prowadzących. No także nie jest to łatwy kawałek chleba, zważając na to, że jesteśmy na początku sesji. Drugie miejsce wywalczyła Michalina Tomanek. W swojej prezentacji skupiła się na zagadnieniu ekokryminologii jako nowej subdyscyplinie kryminologii. Ucieszyłam się, że wylosowałam ten temat, ponieważ dał mi on duże pole do wypowiadania się. Jest to nowa subdyscyplina kryminologii, dlatego uważam, że był to bardzo ciekawy temat. Na trzecim miejscu podium stanęła Sandra Omieczyńska. Finalistka zmierzyła się z tematem zorganizowanej przestępczości przeciw faunie i florze. Konkurs był dla uczestniczki nie tylko okazją do sprawdzenia swojej wiedzy kryminologicznej, ale również dał dużą dawkę inspiracji. Jestem teraz w trakcie pisania pracy licencjackiej na bezpieczeństwie i temat jest kryminologiczny i piszę o bezpieczeństwie lokalnym i na pewno zwrócę uwagę na patologię w dostępie do wód śródlądowych. Wszystkich pasjonatów kryminologii z pewnością ucieszy fakt, że od przyszłego roku akademickiego będą mogli studiować ten kierunek na Olsztyńskim Uniwersytecie. Budowane są nowe drogi, a w międzyczasie i przebudowywane stare. W powiecie działdowskim dzieje się. W roku ubiegłym zostało zrealizowane na terenie powiatu działdowskiego inwestycje na drogach wojewódzkich za 25 milionów złotych. Prawie 8 milionów złotych są to udział samorządów gminnych i powiatowych. Ale dzięki tym pieniądzom jest również chęć zarządu województwa inwestowania na terenie powiatu działdowskiego. Odcinek Żabiny - Gralewo Stacja stanowi aktualny kierunek prac. Ponad kilometr drogi przez całą miejscowość wyremontowany. Było to możliwe dzięki współpracy między gminą, powiatem i samorządem województwa. Niby kilometr, a ponad 3 miliony złotych, więc wiemy, jakie to są koszty. W powiecie działdowskim model współpracy pomiędzy samorządami wyjątkowo dobrze się układa. Dzieląc się kosztami, cel zostaje sprawnie osiągnięty. Jesteśmy w momencie podpisania umowy na kolejny etap modernizacji drogi 538, drogi wojewódzkiej, na odcinku Żabiny - Gralewo Stacja, pierwszy etap. Inwestycja 4 miliony złotych, samorząd powiatowy 650, gmina Rybno 650, pozostałą kwotę Urząd Marszałkowski, czyli Zarząd Województwa. Inwestycje powstałe przy wspólnym zaangażowaniu można długo wymieniać. Ma to miejsce nie tylko w przypadku odcinka numer 538. Nie tylko będzie ludziom z zewnątrz służyła, ale i nam. Myślę, że by było nie taktem przy tak ogromnych inwestycjach i środkach, jakie pan marszałek nam przekazuje, chociażby na te lokalne centrum aktywizacji społecznej. No nie mówiąc o samej drodze 538. I ona jest tutaj kluczowa. Rondo w Tuczkach, jak żeśmy zrobili, z chwilą, gdy powstało, już nie ma wypadków na tym skrzyżowaniu. Tutaj samorządowców nie trzeba długo namawiać do inwestycji drogowych. Chęci są, jedynie budżet ogranicza. Widząc zaangażowanie powiatu i gmin, z pomocą wychodzi Urząd Marszałkowski. Przy takiej współpracy przedsięwzięć można spodziewać się więcej.
19 lutego, Dniem Nauki Polski, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą nowe święto państwowe. Jej autorem jest grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wyznaczona data nie jest przypadkowa, bowiem właśnie wtedy przypada Dzień Narodzin Mikołaja Kopernika. Ideą nowego święta jest upamiętnienie osiągnięć rodzimych naukowców w tysiącletniej historii narodu i państwa. Jednak to nie wszystko, gdyż wprowadzenie takiego dnia ma zachęcić młode pokolenie do zagłębienia się w świat nauki i może zainspirować je do działania. To święto ma być także hołdem oddanym polskim uczonym. Pewnie wielu zadaje sobie pytanie, czy wprowadzenie tego dnia wiąże się z kolejnym czasem wolnym. Niestety nie, bowiem nie każde święto państwowe jest dniem wolnym od pracy i odwrotnie. Obecnie jedynie 3 święta państwowe są dniami, gdzie możemy zostać w domu. Także 19 lutego Polacy będą pracować jak dotychczas. Ruszyły zapisy na bieg jakubowy. To impreza sportowa, która z roku na rok zyskuje na popularności. W 2017 roku w biegu wzięło udział 400 osób. W 2018 na starcie stanęło 500 biegaczy, a w ubiegłorocznej edycji wystartowało już 740 osób. Bieg odbędzie się w tym roku 26 kwietnia. Start i meta tradycyjnie na Starym Mieście w Olsztynie. Zapisy potrwają do 19 kwietnia. Oczywiście zachęcamy, żeby się już przymierzyć do zapisów teraz, bo nie warto tego odkładać na ostatnią chwilę, a po drugie w lutym mamy najniższą opłatę startową. Jak mówi rzecznik prasowy OSIR-u, wydarzenie ma m.in. na celu popularyzację zdrowego stylu życia. Promowanie naszego pięknego miasta, bo biegniemy, startujemy ze Starówki, biegacze mają do pokonania dystans 10 km, park Podzamcze, piękny park centralny, trasa jest urozmaicona, mnóstwo kibiców na trasie, co pokazywały poprzednie edycje, 13 kategorii wiekowych, a więc od najmłodszych, od 16 roku życia do absolutnie najstarszych, liczne biegi towarzyszące dla dzieciaków od 7 lat do wieku ponad 16, klasyfikacje drużynowe, osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn, także tych eventów towarzyszących temu wydarzeniu jest bardzo dużo, każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Rejestracja zawodników na 18 już bieg jakubowy trwa do 19 kwietnia. Można zarejestrować się osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 13A lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 527 02 27 w godzinach od 8 do 15, a także poprzez strony internetowe wyświetlone poniżej.